macie już tak zwanej oślej łączce. Powolutku się uczymy. Już nie jeździ na Jakubie. Bardzo ładnie idzie, już coraz odważniej. Dawaj, dawaj! Dawaj w poprzek! Znaczy wzdłuż! To dawaj w moją stronę, skarbie. Dawaj, dawaj, już niedaleko. Nie wiem, nie mam czasu odbierać. Jak ci idzie? Jest mi gorąco. No ale zobacz, jak odważnie. Patrz, skąd już zjeżdżałaś. Jest wysoka. Wydaje mi się, że to by tutaj lepiej uczyć, bo tam stoisz, a tutaj zjeżdżasz i możesz koordynację ruchową sobie wytrenować. Więc do skutku, skarbie. Przygotowuję się do startu. Tak. Dzień dobry. Jestem prosem. Jestem, mam pro deskę, jestem mistrzem. Myślałem, że to chodzi. Oglądałam dwa tutoriale 3-minutowe na YouTubie, wiem już wszystko. A ja nie mam deski pro, dlatego się wywalam. Dokładnie, tam jest. Na krechę i skręt. No dobra, to już jedźcie raz tamtędy. Ale wstaje. Co to za gleba była? Spuszyłeś... Na oślej łące jeździ. Boję się, że w ludzi wjeżdżam dosłownie, bo tu jest... No jest na pewno więcej uczących się niż na zwykłej trasie. Ja tu jestem tylko dla ciebie. Krzyziek, wiesz, no, taką sobie reklamę teraz zrobiłeś. Jestem tu dla ciebie, bo jestem rajderem z prodeską. Ale nie, no... Nie, no wiem. Wiem, tobie już lepiej idzie, ty możesz na tamtych stokach. Nie, ja więcej wjeżdżam na orczyku niż wjeżdżam. No bo ty już to obczaiłeś na 100 pro. Więc ty już możesz jeździć tam po bani dłużej z dziewczynami. To tylko ja tutaj zjeżdżam i myślę, że osiągnęłam Mount Everest. To tylko ja tutaj zjeżdżam i myślę, że osiągnęłam Mount Everest albo jakieś K2 czy coś.
jest coś nie nagrać, jak ludzi nie było, czy można było spokojnie pojeździć. No, jutro od rana będziemy się nagrywać. Daj telefonik. Daj telefonik. Coś od rana nagrywamy, ale w ogóle się z wami nie witałam. Cześć. Jadę teraz do Krzyśka. Zaraz, skupienie, żebym się w kogoś nie władowała. Za nami zaraz będzie stok. Jadę teraz... nie, od początku. Byliśmy dzisiaj o godzinie 9 na stoku, także bardzo mnie to cieszy, że udało nam się tak wybrać, bo wiecie, to tak nie zawsze łatwo się wybrać. A o 9 jest najlepiej, bo wtedy otwiera się stok i jest luzik. I można, zwłaszcza jak ktoś się uczy tak jak ja, może sobie spokojnie próbować. Ja jak dotąd uczyłam się, żeby tam spokojnie wstawać. W ogóle tak bardziej moja nauka dotychczas polegała na tym, że przez to, że panikowałam, to tak starałam się po prostu oswoić z tą deską. Więc byłam na wyciągu dla dzieci i tam się oswoiłam z tą dechą. Dzisiaj zrobiłam jak dla mnie naprawdę duży krok, bo tego trzeciego dnia, znaczy my jesteśmy już czwarty? Chyba tak, czwarty dzień, z tym, że tam sobotę już nie liczę, bo tylko, że trzeci raz jeżdżę, no bo wczoraj tak jak coś tam troszeczkę wam nagrałam, mieliśmy taki luźny dzień, leniucha, ale to chyba dobrze, dlatego że ja wczoraj strasznym flakiem się czułam i podejrzewam, że tutaj bym tylko zwątpiła i bym siadła i nie wiem, rozryczała się na tym wyciągu. A tak to zrobiliśmy sobie taki luźniejszy dzień, spotkaliśmy się właśnie z dziewczynkami, przyjechał brat Sylwii i jednocześnie... I właśnie mieliśmy taki luźniejszy dzień. Przepraszam, że tak się tnę, bo zwłaszcza jak prowadzę, bo jednak bardziej skupiam się na drodze niż na tym, co tutaj mówię. W każdym razie dzięki temu, że mieliśmy taki luźniejszy dzień, to może dzisiaj było więcej siły. Tak czy siak cieszę się, bo wlazłam na tą oślą łączkę, co dla mnie było dużym wyczynem i jednak troszeczkę pojeździłam. Krzysiek oczywiście bardzo mnie w tym wszystkim wspiera. I jak mam te załamki, to najbardziej jest mi go szkoda, bo ja wtedy tak plotę, że nie, ja mam dość, ja stąd idę. Dzisiaj właśnie taką załamkę miałam, powiedziałam, że nie, to nie ma sensu chyba jednak i rezygnuję, nie ma co. Ale on miał naprawdę teraz bardzo dużo cierpliwości do mnie i dalej mnie dopingował, no ale sama doszłam do wniosku, że jednak swobodniej się czułam w tych próbach, jednak jak sama tego próbowałam, więc powiedziałam, żeby nie tracił czasu i chociaż przynajmniej na tą oślą łączkę poszedł, chociaż dla niego to jest mały stoczek w tym momencie, no ale powiedziałam, żeby poszedł na tę oślą łączkę, a ja będę sobie tutaj sama próbować i w razie co będę go prosić o pomoc. No i on tam sobie poszedł i ja już sama próbowałam, jak poczułam się pewniej na tej desce, to poszłam na tą oślą łączkę i zjeżdżałam. Krzysiek wam nagra, także coś tam wam pokażę. W ogóle to jest takie śmieszne, jak ja jadę i takie mam wrażenie, że wiecie, że tak się już rozpędziłam. A na tym filmiku żółwik, bardzo wolny. No ale ja się i tak cieszę mimo wszystko, dla mnie to jest też coś, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. Teraz jadę właśnie na banie, bo tam zjeżdża Krzysiek razem z dziewczynami. Tam też ma być Piotrek z Moniką i z dzieciakami. Także miłe spotkanko. Czas na obiad. Gdzieś tak za godzinę kończy mi się karmiąc, bo wzięli dłuższy, ja wzięłam ten krótszy. I coś zjemy. I zobaczymy, co będzie dalej.